Cześć. Jak tam? No, ostatni idziesz. 2, 1, akcja! Cześć. Siema. To, co mówię od kilku meczy. My jesteśmy w tym momencie gotowi, żeby rozgrywać takie mecze jak dzisiaj, panowie. I trzeba się cieszyć takimi meczami, bo chyba ciężko pracujemy od paru lat, żeby grać takie mecze. Jest jazda, jeden za drugiego się bali! Na trybunach kurwa wypełnione, jakby było więcej miejsc, to by przyszli, bo wszyscy są na to gotowi. My się nakręcamy z nimi razem, z kibicami jedziemy! Wiara! Yeah.
Drodzy Państwo, mamy podwójną zmianę w zespole Pogoń i Szczecin. Na boisku witamy numer 33, Mariusz Malec, team 18, Michał Kurlarczyk. Strzelec z dwóch bramek, Luka Zdanowicz.
Masz szacuneczek? Możesz to zapisać w historii. Mariusz Malec, pierwsza żółta kartka w Pogoni. Luka on fire. Brawo. Fajra? Dorzucę coś od siebie. Wiadomo, będziemy dzisiaj świętować, cieszyć się. Troszkę teraz popsuję nastroje tylko takimi lekkimi słowami, tak? Za tydzień mamy, uwierzcie mi, będzie dużo trudniejszy mecz niż teraz cztery czy te trzy mecze, które graliśmy. Tylko że to będzie trzeba nastawić głowę, tak? Nie będzie się grało łatwo, ale chyba panowie, kto nie jest gotowy, jak nie my na to, tak? Dlatego poproszę, żebyśmy za dwa dni, tak, już nastawiali głowy, że będzie ciężkie spotkanie, ale bardzo, bardzo ważne. No ale dzisiaj, panowie, pokazaliśmy, kto jest naprawdę dumą Pomorza, dumą całego.